Pan prezes Kaczyński wiele mówił na temat wartości, wiele mówił, jak ważne jest, jaką będziemy budować Polskę w sensie ideowym. I zwracał uwagę, gdzie tak naprawdę istnieje możliwość wzmocnienia naszego narodu, naszej tożsamości. To jest bardzo istotne. Zaskakującą rzeczą chyba dla wszystkich było bardzo bogaty katalog programów, który szykuje nam się do realizacji po wyborach. A musimy pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne i realizuje. Są to bardzo dobre programy, począwszy od wzrostu płac minimalnych, poprzez wprowadzenie drugiej emerytury, trzynastki emerytalnej, czyli ten dochód dla obywatela rzeczywiście zdecydowanie ulegnie zmianie i to w krótkim czasie, bo jeżeli na koniec 2023 roku minimalna pensja będzie 4000 zł, to myślę, że będzie miało to wspaniały wpływ na rozwój gospodarczy. Ale również pani premier Beata Szydło wiele mówiła na temat programów właśnie socjalnych, na temat ochrony zdrowia, na temat funduszu inwestycji zdrowotnych, na temat funduszu inwestycji w szkoły. Więc te wszystkie obszary, które są dla rozwoju społecznego i społeczeństwa ważne, są uwzględnione w tym programie. Wiele również premier Morawiecki akcentował programów, które należałoby zrealizować i będą realizowane w najbliższym czasie. Tylko dlatego, żeby rozwój Polski był równie w dobrym tempie jak obecnie, a może jeszcze lepszym.